I know. Pasuje. Proszę. Rosołek. Właśnie miałam rozmowę z lekarzem. Zadzwoniła pani doktor. Najpierw rozmawiałyśmy przez telefon. Z białą czekoladą i z wanilią w środku. Ojej. Dla ciebie i dla Maxy. Uwaga, uwaga! Rozgrywamy wielki mecz! Woo! Dobra, będę na dzisiaj zakończała tego vloga i właśnie dotarło do mnie, że wy go oglądacie w piątek. Winogronka i bajgle z dżemem malinowym i z takim masełkiem ze śmietanką. Mogę próbować tego? I jak? Pyszne. Cześć, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Ubrałam się dzisiaj grubo, co prawda słoneczko nam świeci i nie jest aż tak zimno, ale ja się czuję taka przemarznięta. Ale to od tarczycy. Dalej się źle czuję, dalej jest mi smutno, dalej mnie wszystko boli. Lili mnie zaczepia, leży tu na ziemi. Zadzwoniłam dzisiaj z rana do przychodni, powiedziałam jak się czuję. Powiedziałam też, że mnie tu coś z prawej strony boli, tak jakby wątroba. Nie wiem. Myślę, że to też może mieć coś wspólnego z tarczycą i lekarz ma dzisiaj do mnie dzwonić, będę miała taką wizytę przez telefon. No... Tutaj na początku pewnie nie ma o czym za bardzo rozmawiać, po prostu opowiem lekarzowi, co mi dolega, jak się czuję i lekarz mnie skieruje na badanie krwi. Jeżeli ewentualnie później coś by badanie krwi wykazało, to pewnie zaproszą mnie do przychodni. Jest godzina teraz 11:20, szybko zbieram się z Maxem na dwór, normalnie on by zaraz się szykował na drzemkę, ale po południu, czyli już może nawet po 12:00, lekarz może do mnie dzwonić, więc chcę teraz wykorzystać i szybko pójść z Maxem na dwór, bo obiecałam mu, że pójdziemy na boisko, bo on cały czas kopie piłkę w domu, powiedziałam, pójdziemy na boisko, tam sobie pokopię piłkę, także lecimy i potem jak wrócę, to go położę spać i też będę chciała wam coś pokazać, co jest nowego w sklepie i będę chciała, żebyście mi doradzili. Tak, także przyjdę później z kawką porozmawiać, a teraz lecimy na dwór. A kuku, cześć Maxio! Jesteśmy już na dworzu i wiecie co, taka śmieszna sytuacja, poszłam na pocztę wysłać przesyłki, miałam iść teraz z Maxem na boisko, no i tu się nam coś przytrafiło, Maksiu musiał się zatrzymać i na szczęście pieluszkę ma i niestety na boisko nie możemy iść, musimy wracać w stronę domu, ale mama obiecała, on tu stoi koło mnie, dlatego tak zerkam, Mama obiecała, że pogramy w piłkę przed domem na boisku z trawy, a jutro pójdziemy na to duże boisko, nie? Chodź, idziemy. Nie martw się. Co, czy auto nie jedzie? Maszerujemy? No zachciało mu się coś, no. W tę stronę. Uuu, Maksiu, jest auto. Uuu. No, teraz w tamtą stronę. Poczekaj, Maksiu. To zobaczcie, ile nam już wybudowali. Ale niebieskie niebo. Max, czekaj na mamę. Nie uciekaj mi tak daleko. Jakiś śmieć, nie ruszaj tego. Nie ruszaj. Co mówisz? Od baniek? Nie, to chyba jest coś innego. Chodź. Mama tam ma iść? Okej. Okay. Okej, jesteśmy już w domu. Pograłam z Maxem trochę tutaj na trawie. On ma takiego kopa. Normalnie to będzie taki piłkarz, rewelacja. Uwielbiam jak mali chłopcy, wiecie, biegają za piłką i kopią tę piłkę. Uroczy widok. Położyłam go teraz spać, chciałam sobie kawę robić, ale pomyślałam sobie, że najpierw przyjdę do Was. Tak, tutaj widzicie moją kanapę i zaraz będę Was prosiła, będziecie musieli mi coś doradzić, ale najpierw pokażę Wam. Zresztą Wy już o tym wiecie, co jest nowego w butiku, w moim sklepie online. Tu sobie już naszykowałam. Tyle nowości, a nie jest to jeszcze wszystko. Mam też coś dla dzieci. Oj, czekajcie, muszę to tutaj położyć. Mam też coś dla dzieci, ale to za chwilę. No i właśnie, są to koce, ogromne koce. Bo tak, ja tutaj w salonie miałam na razie położony taki miśkowy, ale on jest od środka brązowy i mi to tutaj w ogóle nie pasuje. Poza tym jest to taki, wiecie, pojedynczy mały rozmiar. Zawsze mnie to denerwowało, że chciałam się tak cała opatulić i albo nogi wystają wtedy, albo jak nogi przykryję, to tu się nie mogę tak, wiecie, aż po szyję opatulić. I zamarzyło mi się coś ogromnego, no i zaczęłam szukać i właśnie znalazłam te ogromne koce i stwierdziłam, będę zamawiała dla siebie. To od razu może do butiku, może Wam się również spodobają. One są wielkie, mają rozmiar, ale to będę zaraz Wam wszystko mówić. W każdym bądź razie specjalnie tutaj Wam je pokazuję, bo pomożecie mi wybrać, który mam sobie zostawić, który kolor. Ja to w ogóle sobie myślałam o małej zmianie. Zdjąć ten obraz, co tutaj mamy, kupić dwie takie duże ramy w IKEA, wsadzić w środek jakieś plakaty w takich, wiecie, różowych, pastelowych kolorach. No i wtedy... Och, czekajcie, chwycę. Wtedy tak pomyślałam, że najbardziej pasowałby mi któryś z tych kocy. No generalnie o tym różowym myślałam. No po prostu to jest tak przecudny kolor. Po kolei będę Wam pokazywać. Jest to duży rozmiar. Jest to rozmiar 228 na 254 cm. Jest to zrobione w 100% z recyklingowanej bawełny. Są one biodegradowalne, także no rewelacyjnie, naprawdę. Same ochy i achy. No i bardzo mi się ten wzór, ta faktura podoba, taka waflowa. No i właśnie mamy go w kolorze różowym i w kolorze szarym. Obydwa mi się bardzo podobają. I tak myślałam właśnie, gdyby te obrazy tutaj wisiały na ścianie i do tego rzucić na kanapę taki róż, no pięknie by to wyglądało, nie? Ale Wojtek powiedział, że on uwielbia ten obraz i on nie chce się go pozbywać. No i teraz nie wiem. Nie wiem, czy ten różowy by tu pasował. No, tą orkę można zabrać. Ale tam jest zielony kwiat, więc pomyślałam sobie, może by ten szary jednak tutaj bardziej pasował? No nie wiem, tylko czy to pasuje na pewno do naszej kanapy? No nie wiem. Właśnie bardzo bym chciała, żebyście mi doradzili, bo mamy jeszcze dwa inne koce. W takiej kolorystyce bardzo mi się ten żółty podoba, bardzo, ale chociaż z tym drzewem teraz mi się tutaj skomponował nawet ten żółty. To jest taki wzór w takie paseczki. O, czekajcie, to jest ciężkie, to naprawdę, to są tak porządne koce. To jest również rozmiar 228 na 254. I tak z drugiej strony myślałam, może ten szary. On jest z domieszką takiego białego. No kurczę, popatrzcie. Który by tu bardziej pasował? Nie, za daleko. Chciałabym, żebyście mi doradzili, bo chciałabym sobie rozłożyć coś. No sama nie wiem. Tu jest ten żółty. Taki miodowy, no przepiękny. No przepiękny, ja tak uwielbiam ten kolor. No i ten róż jeszcze sam wam pokażę. Ciężki wybór, za dużo pozamawiałam do sklepu. Te koce oczywiście również są w 100% z bawełny, z recyklingowanej bawełny i są również biodegradowalne. No i mam tutaj jeszcze takie cudo. Nie wiem, czy ten najbardziej nie pasuje. Ten jest troszeczkę mniejszy, 178 na 254 cm. No też jest piękny, zobaczcie. Tylko że mi się marzył taki ogromny, naprawdę ogromny, że wiecie, nawet jak z Maxem, czy z Wojtkiem, czy z dziećmi tutaj wszystkimi siedzimy sobie, tak możemy się nakryć. No przepiękne są, bardzo miłe w dotyku. Nie wiem, doradźcie mi bardzo proszę, nie będę żadnego na razie rozpakowywać, będę czekała, aż mi napiszecie komentarze i chcę wam jeszcze pokazać nowości dla dzieci. Hicior normalnie. Są to takie zestawy, tak, w zestawie to się kupuje, poduszka i taki kocyk, taki flis, jak to się nazywa, no wiecie, taki miśkowy. On jest z dwóch stron, właśnie taki przytulaśny, nie, że jedna strona i wiecie, i koniec. Poduszka, kocyk idealny do pokoju dziewczynki, unicorn i te kolory. I powiem wam, hicior, to świeci w ciemności. No po prostu rewelacja. Mamy również zestaw dla chłopca. ROR, tak mam napisane w sklepie. Zobaczcie, to jest zestaw dla chłopca w kolorze szaro-białym. Z takimi tutaj straszkami. No cuda po prostu. I również ten zestaw świeci w ciemności. Także taki bajer. Fajny na prezent, nie? Dobra. Jeny, jak ja bym chciała, żebyście już to zobaczyli i już mi powiedzieli, który koc mam rozpakować. Aż taką głupawkę dostałam, wiecie? Ja uwielbiam, wiecie, słoneczko teraz świeci i aż chce się takiego odświeżenia, takiej zmiany na wiosnę. Chce się coś dodać. I jeszcze sobie myślałam, że jeżeli tutaj któryś z tych szarych kocyk może zostawię, to może ten różowy do sypialni bym sobie wzięła? No nie wiem. Dobra. Piszcie mi, co myślicie, ja idę teraz kawę sobie zrobić i będę musiała usiąść do składania vloga do Was. Chcę teraz to zrobić, jak Max śpi. No powiem Wam, że teraz dodaję codziennie filmy, jest to wyzwanie dla mnie, naprawdę. Nagrywać mogę cały dzień, ale takie złożenie filmu trwa pomiędzy 2 a 3 godzinami i nieraz mi brakuje tego czasu, ale uwielbiam i cieszę się, że to zrobiłam, taki tydzień vlogowy. Zobaczcie, co takiego Monika dla nas przyrządza. Smoothie malinowe, uwielbiam jeszcze jak ono jest takie trochę zamrożone, że tak jak takie lody się to pije i to tak wiecie, powoli się pije, degustujecie się tym i to tak się rozpuszcza. Gotowe? Pasuje. Bo Monika dodała wanilii i mówi, że chyba wanilia z maliną nie pasuje. Nie, wanilia pasuje, ale jeszcze banana dodała mi ten banan. Ach, banana jeszcze i mówi, że ten banan z tą wanilią coś nie tak. Ale ja uważam, że jest przepyszne. A dla Maksia trochę zostało? Nie, właśnie rozlałam, bo nie ma Maksia. Wiem, śpi, a zrobisz z nim po południu? On tak uwielbia z Moniką smoothie robić. Uwielbia. Aż mi się włosy przyklepały od słuchawek, miałam słuchawki na uszach i wiecie co, jest godzina za 15:04, właśnie zaczęłam publikować vloga na dzisiaj, Max jeszcze śpi, Rewelacja. I tak się zastanawiałam, co na obiad, bo mam pulpeciki, takie z Ikei, wiecie co, ostatnio, tak wiecie, zagłębiłam się do naszej zamrażarki i znalazłam pulpeciki z Ikei. Zaraz przed naszym lockdownem kupiłam je i leżały i zapomniałam o nich, także niespodzianka. Ale mam też takie mięsko z wczoraj i chyba te mięsko skończymy z wczoraj i rosół, a te pulpety na jutro zostały, chociaż bardzo bym miała ochotę. Dobra, idę już powoli szykować obiad, bo na pewno Max zaraz wstanie. Długo śpi. Zaraz narozrabiam, naprawdę. O, psiala. Ok, tu jest rosołek, mięsko, seler naciowy pokroiłam i wiecie co, skończył się makaron ten, co wczoraj Wojtek z Maxem łamali, bo Wojtek sobie resztę do pracy zabrał i kurczę, nie chce mi się łamać, tak mi się pią paznokcie, jak ja łamię ten makaron i nie chcę. Ale tak sobie pomyślałam, że może po takiej małej miseczce rosołu z tym makaronem zjemy, to nic. I od razu może ten makaron na kolację będę miała. Coś może wykombinuję, pomyślę jeszcze. Albo Monika lubi sobie nieraz coś pokombinować, także dobra, ten makaron będzie ok. Jeden raz może być. I tak myślę, kiedy lekarz do mnie zadzwoni, no bo jest już 16, ale oni chyba do 18 tam pracują, więc na pewno zadzwoni, tylko wiecie, nie lubię tak czekać na coś. Mama, mogę wejść? Razi oczy. Dawaj tego didola, no coś ty. I jak się spało panu? Patrz, i tam jest siadło. Tam się odbija światło? Tak. Tak, jak się spało, powiedz mamie? Dobrze. Dobrze, wyspałeś się? Tak. Będziesz teraz się bawił? Tak. No to ekstra, to wstajemy. No wstajemy. Komórkowiec. Komórkowiec. Mam bankę. No wiem, możesz teraz chwilę obejrzeć. Proszę. Zaparowało. Co robisz? Makaron gotuje, Maksiu. Zaparowało, no. Rosołek. Proszę. Proszę. Powolutku jedz, bo może być jeszcze trochę ciepłe, tak? Tak. No dużą łyżkę mama dała, bo tą wygodniej ci jeść. My heart is bleeding. I know the pieces. Which one is broken and one is free. Because I have seen you fall apart. Co? I have no rules apart. Ja bym się pokazać? Tak. No to mama wytnie? Follow your heart. Don't overtake it if you leave it behind. Someone will break it. I left you my heart. What did you do? Maksiu grę robi. Zamknij oczy i zgadnij, co to jest. Wkłada sobie do buzi jedzonko i zgaduje, co to jest. Zgadnij, co to jest. No, zgadnij, co to jest. Brawo, zgadłeś, brawo. Mogę pokazać łyżkę? Tak się nie pokazuje. Nie pokażesz kamysa. No dobra. A teraz idę zapakować zamówienie dla bardzo wyjątkowej osoby. Właśnie miałam rozmowę z lekarzem. Zadzwoniła pani doktor. Najpierw rozmawiałyśmy przez telefon, a potem ona powiedziała... Zacznę od początku, bo nie powiedziałam wam, że tutaj koło brzucha z prawej strony ból odczuwam. Czy mówiłam wam? Teraz nie wiem. W każdym razie spytała się, czy możemy uruchomić kamerę, bo muszę jej dokładnie pokazać, gdzie ten ból się znajduje. Uruchomiłyśmy kamerę, podczas rozmowy przysłała mi link, na który kliknęłam i się połączyłyśmy kamerą. Ekran był podzielony na pół, u góry byłam ja, na dole była ona. I wiecie, z daleka Monika potrzymała telefon i ja jej dokładnie pokazałam, w którym miejscu tutaj mnie to boli. Ona mi kazała przyciskać wokoło, na to. Potem wróciłyśmy do rozmowy telefonicznej, no i sobie tam porozmawiałyśmy. No w każdym razie powiedziała mi co i jak, ale najpierw i tak muszę zrobić badanie krwi i dzwoniłam do przychodni dopiero za tydzień. Mam najbliższy termin, będę musiała poczekać. No ale nic, najważniejsze, że jest termin i że lekarka już wie, o co chodzi. Ale takie fajne doświadczenie, że badanie przez kamerę. Maciek właśnie przyszedł do domu, bo u dentysty był dzisiaj. Ja nawet nie wiedziałam, że do dentysty przyjmują. Był u dentysty, bo go z tyłu coś tutaj boli. Wczoraj było bardzo źle i zadzwonił i dzisiaj miał być i właśnie wrócił. Okazuje się, że ząb mądrości mu rośnie. Mądry będziesz. Ząb mądrości mu rośnie i się przebija i wiecie, dziąsło jest takie no przebite i mu tam zaczęło puchnąć. Blokuje coś tam i dostał antybiotyk na 5 dni, ale właśnie mi daje coś niesamowitego i aż się wzruszyłam. Zaraz Wam pokażę, co to jest. Co masz dla mnie? No pokaż, jejka. To są czekoladki. Czekaj. Z białą czekoladą i z wanilią w środku. Ojejka. Dla Ciebie i dla Maxy. Zobaczcie, jakie cudo. Ale jakie piękne czekoladki. Takie serca z czerwonym. O, ja Cię. No, dzięki, synek. Wiem. Dziękuję. No. Z Marksa i Spencera. Na pewno będą pyszne. U nich wszystko jest pyszne. Maksiu, to jest dla Ciebie i dla mamy. Dwa dla mamy, dwa dla Ciebie. To są czekoladki. Ode mnie. Poczekaj, Maksiu, nie otwieraj. Ty masz jeszcze pełną buzię. Poczekaj, otworzymy razem. Otworzymy. Wiesz, co to są? Otworzymy razem. Serduszka. No. No, chyba nas Maciek kocha, co? Czekaj, chcę zobaczyć. Maciek, kochasz mnie? Tak. Piękne. Przepiękne. A w ogóle pokaż, Maciek, jaką ty masz bluzę na sobie. Gdzie ty taką bluzę kupiłeś? W LMF Boutique. Tak, Maciek u mnie w sklepie dojrzał bluzę już jakiś czas temu i powiedział, że chce taką. Bardzo ładnie wyglądasz. Bardzo wygodna. I ty bardzo wygodna. Namawiałaś na nią i nie chciałem, i w końcu się zgodziłem i naprawdę się cieszę. Maciek wypakował resztę swoich zakupów, to może Wam od razu pokażę, co kupił. Macaroni cheese. O, to też z Marksa Spencera i to jest z taką panierką. Ale to musi być dobre. Fajnie. Tutaj są ciasteczka z potrójną czekoladą belgijską. O, z kawałkami czekolady. Tutaj kanapki, ser i cebula. Hałwa, bo zaszedł do polskiego sklepu. To nie jest polska hałwa, ale w polskim sklepie kupiona. I z Marksa Spencera hiszpańskie... takie chrupki, szynka serrano, taka podsuszana, bardzo fajne. To będę chciała spróbować i hałwy kawałek. Oj, Maciek, otwieramy czekoladkę. O, to tak się wyciąga z boku. Maksiu się dobrał. No połóż, czekaj Maksiu, mama Ci pokaże, zobacz. Tak to się z drugiej strony, o tutaj się otwiera. I tu się wysuwa. I sobie możesz jedną wziąć. O, nie wysypuj wszystkich. Mogę jedną wziąć? Tak, no możesz. Tak, mogę. No. Tylko zjedz, bo Ci się roztopi w ręce. Proszę. Dziękuję. Ale cudowne. Ty masz dwie, Maksi, mama też ma dwie. Powiedz, jak smakują? Pyszne. Pyszne? Dobre? Tak. Super. Marek, dobre jest. Dobre jest? Ja. No to fajnie, super, cieszę się. I jeszcze jedna dla Maksia i dwie dla mamy. Ładna czekoladka, co? Tak. Czerwona i czarna i biała. Jak patrzy na kolory. To chyba ja też teraz spróbuję, co? Nie. Nie? No, nie. Dwie są moje, więc mama może spróbować. Tak. No to zobaczmy. Nie, to jest dla mnie. No dobrze, to tą wezmę, tak? O, no nie wezmę. Mama, mocniej. Okej, już mam. Cudo. No to spróbujmy. Cudo. Pyszna, Maciek. Poczekaj, Maksiu, jeszcze nie połknąłeś buzi, a już za drugą się bierze. To są bardzo słodkie, to się nie je aż tyle. Bardzo delikatna czekoladka. Bardzo dobra. Takie nadzienie mleczne ma. Dzięki, Maciek. Pożałowałeś mi? Na kolano mi spadł, pożałowałeś? Ja wiem, żeby spadł. Zaczynam mieć takie wyrzuty sumienia, bo właśnie opublikowałam kolejnego vloga, a na poprzedniego nawet jeszcze nie odpowiedziałam na komentarze. I mam teraz do wyboru albo posiedzieć z wami, w sensie porozmawiać z wami, podpisywać na komentarze, albo pobawić się z Maxem. A jest godzina 18:40 i kurczę, zaraz go będę kładła spać, więc chyba z nim się pobawię. I potem zajmę się dalej za pracę. Ale potem Wojtek wróci z pracy i też z nim bym chciała spędzić chwilę. Także przepraszam was bardzo. Postaram się nadrobić te komentarze. To wszystko przez to, że teraz, wiecie, codziennie są filmy dodawane i codziennie siedzę nad nimi. Ale wszystkie komentarze czytam i naprawdę postaram się jak najprędzej odpowiedzieć na nie. Buziaki wam ślę tymczasem. Okej, zrobię sobie jeszcze kawkę, żebym podczas zabawy z Maxem jeszcze się napiła. Trzecia moja. Śpisz? Nie. A, nie śpisz? Mama do Lili mówiła. Uwaga, uwaga, rozgrywamy wielki mecz. Woo! Teraz mama do Maxa. Uwaga, puch! Koniecznie musimy iść jutro na boisko. Wow, ale ty masz kopniaki, Maksiu. No ekstra! I tak cały dzień może, Maksiu, nic nie robić, tylko w piłkę grać, nie? Wow, mama musi gonić. Uwaga, gotowy jesteś? Ale pięknie. Jeszcze raz, mocno, mocno. Teraz będziemy rysować pięknie, tak? A dasz mi też jedną kredkę? Tak, zielony dom. O, jak ładnie, ty wiesz, że to zielona, tak. I karteczkę dla mnie masz? Tak, mam. Dziękuję ci, dziękuję. Maksiu sobie teraz jeszcze zje jogurt, kornera, ser i winogronka. Masz winogronko, a mama ci otworzy ser. O, to jest... Oła, Maksiu, nie rób mi. To jest Maksia ulubiony. To są takie małe kosteczki w środku. Wysypać, czy będziesz sobie z torebeczki brał? Wysypać. Wysypać? Mhm. O, jeszcze tam się schowało. Proszę. Jeżeli ja tu to coś... Dobra, otworzę. I do przodu. I drugą do przodu. I tą do przodu. I no, jeszcze troszkę. Maksiu się uczy pedałować do przodu, nie? Jejka, ja te suszarki cały dzień mam rozłożone, nie mogę się za nie zabrać. I pedałujesz. Nie do tyłu, do przodu, w drugą stronę. Nie do tyłu. Mama był gołem. Cieszę się. Tańce. No ja tak nie umiem. Stracha robić? Ty jesteś strach? Ty jak krab chodzisz, tak kraba robiłeś. Ojej! Jaką piłkę mam dać? No, jest godzina po 19:00. Idę Maxa kłaść. Taką piłkę, taką. Ach, twoją. Cały czas Max z piłką chodzi, jestem w szoku po prostu. Idziemy do łóżka. Mama obiecała Maxiowi, nie pchaj mamy. Obiecałam Maxiowi, że opowiem mu dzisiaj bajkę o chłopcu, który lubił niebieską piłkę, tak? Będziemy opowiadać? Tak. Ciekawe. Co z tą piłką chłopiec robił, nie? Rzucał. Rzucał? No zobaczymy. Mama opowie, to zobaczymy. Kukuś. Właśnie skończyliśmy bajki opowiadać i kołysankę śpiewać i teraz Maksiu pójdzie do łóżeczka swojego, nie? No u nas czasem. Nie, musisz iść do swojego. Nie, tutaj u nas. Nie. Powiedz, mama jest miękka, nie? Mama jest miękka. Pozwoliłam mu u nas zasnąć, tak? I tata potem przeniesie. Dobranoc. Oj, tam powiedz, od czasu do czasu można, nie? Oczywiście można. No właśnie, dobranoc, pa, pa. Dobra, Maksiu śpi już. Ja będę teraz pralkę nastawiała, ale już nie będę tego nagrywała, bo chyba mam wrażenie, że w każdym vlogu wam pralkę pokazuję. No ale, no tak jest, no, że mamy tyle prania, tyle osób tutaj. Ale chcę wam pokazać, pewien problem mam. Mam tutaj takie body Moniki. I zobaczcie, tu jest taka plamka. Ona jadła taki makaron z takiego kubka i to było żółte. No, o smaku kary, ale to na pewno jakieś tam, wiecie, barwniki były dodane i to jej tutaj chlapnęło. I ja już używałam tego mydełka Vanish i wyprałam nawet w wyższej temperaturze i nie zeszło. No i teraz kupiłam ten Vanish, że białe pranie jest jeszcze bardziej białe. No i zobaczymy, chcę to namoczyć, rozpuścić ten Vanish, posmarować i tak do rana niech poleży i rano wtedy znów na wyższą temperaturę. Bo kurczę, szkoda, to jest tak fajne body i ono ma takie bardzo wysokie wycięcie, że jak ona ma jakieś spodnie, to tak wiecie, tak wyżej to sięga, tak bardzo, bardzo fajnie to wygląda, bardzo ładnie Monika w tym wygląda. Ale jeżeli macie jakieś sposoby na plamy, dajcie znać proszę, bo ja nie jestem pewna, czy ten Vanish sobie poradzi z tym. Naprawdę, taka uparta plama, że i to centralnie na środku. I jeszcze chcę wam pokazać, co Maciek ostatnio mi kupił. Miał kupić odświeżacz do toalety i kupił takie dwa w Aldiku. Pomylił się, to jest dezynfektant. Też się przyda, bo wiecie, tylko spryskam i mogę wyczyścić na sucho. Takie rzeczy bardzo lubię. Dezynfektanty, tak to się mówi? Dezynfektant? Tak. W sprayu. Także fajne. Ale to śmiałam się z nazwy. Shock Can. I faktycznie jak to się przyciśnie, to takie fu! Taki bardzo mocny strumień powietrza jest. Bo to takim powietrzem jakby pryska, ale jest taki bardzo mocny strumień, potem na chwilę przestaje i za chwilę znów zaczyna tak psikać. Bardzo ciekawe. Ach, taka ciekawostka o odświeżaczu do toalety. Nie daliśmy rady makaronu i mięsa zjeść na obiad, bo wszyscy tak się najedli rosołem, więc teraz taką potrawkę zrobię na kolację. momencie zakończała tego vloga i właśnie dotarło do mnie, że Wy go oglądacie w piątek, a ostatnim dniem naszego vlogowego tygodnia jest sobota, bo w niedzielę mamy już live. Od niedzieli od live'a zaczęliśmy, nie, w sobotę zresztą nawet pierwszego vloga udostępniłam, czyli od soboty do soboty i w niedzielę live, także jutro będę dla Was nagrywała ostatniego vloga na sobotę. Tak szybko zleciało. I wiecie, teraz tak się przyzwyczaiłam, że codziennie nagrywam, że będzie mi tego brakowało. Kto wie, czy nie będzie częstszych vlogów. No ale zobaczymy. Na razie w przyszłym tygodniu będą vlogi tak, jak były wcześniej, bo chcę więcej czasu Maksiowi poświęcić. No nie ukrywam, że teraz jak mam więcej pracy przy vlogach, to jemu mniej czasu poświęcam, a to jednak on jest priorytetem. No ale zobaczymy, ale cieszę się. No już się cieszę na jutro, że nagrywam kolejnego. Także bardzo Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia jutro. Buziaki! Pa, pa!